Witajcie, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie z okazji nowego odcinka Unfenixingu. Ja nazywam się Fenix i dzisiaj pokażę Wam kolekcję gier, którą do tej pory udało mi się zebrać. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. To w ten sposób prezentują się moje dwie konsole, które obecnie posiadam. Po prawej stronie, jak widać, szarak pierwsze PlayStation, a po lewej stronie mamy czarną konsolę PlayStation 4, którą w sumie kupiłem po to, żeby pograć sobie w Wiedźmina 3. Jednakże to, co mam teraz, trochę przerosło moje najśmielsze wyobrażenia, które miałem jakiś czas temu. No dobra, to przejdźmy teraz do gier, które udało mi się przez ostatnie 3 lata zebrać. Tak mniej więcej prezentują się gry, które zebrałem na pierwszego playaka. Część z gier została do mnie przesłana przez kumpla, od którego kupiłem PlayStation. Część gier kupiłem na jakimś specjalnym konwencie sci-fi, które odbyło się akurat w moim mieście. A część gier kupuję w sklepie, który akurat specjalizuje się w sprzedaży gier retro. Nie tylko na Play, ale na Xboxa, Dreamcasta, N64. Inne tego typu historie. Tutaj mam zaczątek kolekcji gier na PlayStation 2. Obecnie jeszcze nie posiadam konsoli. Może w najbliższym czasie zabiorę się za poszukiwanie konsoli, którą bym chciał mieć u siebie na chacie. Ok, tutaj mam kolekcję gier, którą zebrałam na PlayStation 4. Wszystkie Uncharted, tutaj jest kolekcja od 1 do 3, tutaj mamy 4, Wolfenstein, który jeszcze czeka, żeby sobie w niego popykać, Diablo 3, na razie skończone tylko na jednej postaci, na magu, tutaj Divinity, gra Neverending Story, już jestem w niej w 60 godzin, gram sobie z moją przyszłą żoną. Póki co jeszcze końca nie widać, ale gra jest całkiem zacna. Tutaj mamy The Order 86, która swego czasu była dosyć mocno hejtowana przez graczy ze względu na długość rozgrywki, ale osobiście jestem mile zaskoczony tą grą. Nawet dosyć ciekawie się w nią gra. Jakbyście chcieli jakąś głębszą recenzję na temat jakiejś gry, to dajcie mi znać w komentarzach. Aczkolwiek już pewnie szereg informacji na ich temat zostało udostępnione w sieci, więc nie muszę się chyba zbytnio na temat niektórych gier rozwodzić. Tutaj mamy najlepszą grę na świecie w ogóle wszechczasów, Wiedźmin 3. Kto jeszcze jej nie posiada, musi jak najszybciej nadrobić zaległości. Po lewej stronie tutaj God of War, część trzecia zremasterowana, też gra niczego sobie. Shadow of Mordor, też bardzo, bardzo zacny hack and slash, polecam jak najbardziej. Phoenix Approved. Dosłownie przed godziną skończyłem Until Dawn. Też świetna gra. Też polecam bardzo gorąco. A tutaj z tej strony mamy Lord of the Fallen. Gra, którą kupiłem jeszcze gdzieś z 2 lata temu i do tej pory jeszcze nie została przeze mnie skończona ze względu na poziom trudności, jaką prezentuję. Okej. Okay.
Ja tutaj kolekcję gier na peceta. Moje ulubione tytuły. Po prawej stronie mamy początek serii Total War Shogun. Shoguna jeszcze nie grałem, ale ta wersja póki co nie może mi pójść na komputerze, który posiadam, ze względu na to, że jest za stara. Niestety Windows 10 już nie pozwala na odtwarzanie tego typu tytułów. Grałem w pierwszego Medievala, ale jeszcze nie posiadam oryginalnej gry w swojej kolekcji. W Roma pierwszego też grałem, ale jeszcze też nie posiadam go w swojej kolekcji. Tutaj mamy Medievala 2 wraz z dodatkiem. Empire i pełnoprawna gra, która na początku miała być dodatkiem, tylko Napoleon. I tutaj mamy jeszcze Shogun 2, który czeka na zagranie, jak będę mieć lepszego peceta. Tutaj jest StarCraft, którego właściwie nie trzeba nikomu bliżej przedstawiać. Tam mamy pierwszą część StarCrafta 2, Wings of Liberty. Póki co nie kupiłem jeszcze kolejnych, ze względu na to, że to jest za drogi interes. Blizzard chce za dużo pieniędzy ode mnie wyciągnąć. Oczywiście pierwszy Wiedźmin i Wiedźmin drugi, edycja rozszerzona. Grałem na obecnym komputerze, który posiadam, który był troszkę za słaby, żeby tą grę uciągnąć, także też czeka, żeby zagrać. Też czekam, żeby zagrać jeszcze raz w Wiedźmina 2 na lepszym sprzęcie, który już szykuje się do kupna w najbliższym czasie. Tutaj mamy Annę, w którą jeszcze nie grałem. Moja przyszła żona kupiła sobie tą grę, żeby sobie opykać. Taki survivor horror. Dawn of War, kolekcja, antologia. Prawie wszystkie części, które wyszły. Dobrze trzymam, nieźle trzymam. Dawn of War, Winter Assault i Dark Crusade. Jeszcze był Soulstorm. Jeszcze się nigdzie nie pojawił w dobrej cenie. Oczywiście Baldur's Gate z dodatkiem Powieści z Wybrzeża Mieczy. Może w najbliższym czasie się pojawi gameplay na moim kanale. Simsy 3. Tomb Raider 2 jeszcze raz. Tym razem wersja na peceta. I antologia Tomb Raider. 9 gier na jednej płycie. Kupiona po wyprawie do Polski jakiś czas temu. Okej, to tak mniej więcej prezentuje się kolekcja, którą posiadam. Może jeszcze jeden rzut oka na całość. Okej, no to my widzimy się w następnym odcinku z jakiegoś gameplaya, czy może unboxingu, także trzymajcie się, na razie, hej.